Sylwio Bombach chwali się zapłakaną córką w socjal. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Sylwio Bomba na instagramowym koncie zgromadziła ponad 800 tysięcy fanów. To właśnie tam dzieli się nagraniami ze swojego życia prywatnego. Pokazuje dobra luksusowe, a także prezentuje 3-letnią córeczkę. Filmik, który ostatnio udostępniła w sieci 36-latka, nie spodobał się jednak wszystkim. Sylwio Bomba od kilku lat bryluje w showbiznesie. Zyskała sympatię Polaków za sprawą udziału w programie Google Box. Przed telewizorem. To właśnie ta produkcja zagwarantowała jej miejsce wśród celebrytów. Jak się jednak okazuje, jej życie nie jest tak kolorowe, jak to, które pokazuje na ekranie. Na nagraniu udostępnionym przez Sylwię Bombę widać zrozpaczoną Tosię. Dziewczynka siedzi przy stole, na którym stoi niewielki talerzyk z pączkiem. W tle słychać 36-latkę, która dopytuje, czym jest spowodowane zachowanie dziecka. Kochanie, dlaczego ty tak płaczesz? Bo mama ugryzła ci kawałek pączka, tak pytała Sylwia na filmiku. Bomba w opisie nagrania wyjawiła, że był to ulubiony film internautów z 2022 roku z udziałem Tosi. Wyznała również, że dziewczynka na co dzień jest bardzo radosna, jednak jeśli ktoś zabierze jej jedzenie, humor 3-latki może się diametralnie zmienić. Kiedy ktoś zje ci twoje ulubione jedzenie? Ten film jest waszym absolutnie ulubionym filmikiem z Tosia z zeszłego roku. Tosia jest zwykle uśmiechnięta i radosna, ale gdy ktoś ci zjada twoje ulubione jedzenie, to chyba sami rozumiecie. Kto tak ma? Na waszą prośbę wrzucam na rolkę. Szczęśliwego nowego roku, napisała Bomba. Mogłoby się wydawać, że urocze nagranie zachwyci obserwatorów Bomby. Niestety stało się inaczej. Większość internautów oburzyła się celebrytki. Upust swoim emocjom dała w komentarzach. Odzew był tak duży, że Sylwia po pewnym czasie postanowiła wyłączyć możliwość dodawania opinii. Śmiechy śmiechami, ale nie chciałabym, żeby moja mama wstawiła takie nagranie. Sama mam 3-latkę w domu i to są tylko dzieci. Kiedyś możecie się z tego śmiać. Jak Antosia będzie dorosła, ale po co wystawiać to na Insta? Trochę prywatności dla dziecka. I to nie jest atak z mojej strony, napisała jedna z internautek. Kiedy jeszcze można było komentować filmik, Bomba postanowiła odpowiedzieć zaniepokojonej fance. Okazuje się, że dziewczynka nie miała nic przeciwko wideo. Tosia właśnie siedzi ze mną i z moimi rodzicami i się śmieje z tego nagrania. I mówi, mama, ale byłam śmieszna, więc można mieć inne podejście, napisała Bomba. Jakiś czas temu Sylwia Bomba poinformowała w swoich social mediach, że rozstała się z partnerem. Dodała, że to córeczka jest jej najlepszą partnerką do wszystkiego. Moja najlepsza partnerka do wszystkiego. Aktualnie jestem singielką. Dokładnie, stara panna z dzieckiem, napisała w sieci Sylwia.